Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lepki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się Phoenix Wright Ace Attorney. W poprzednim odcinku doszliśmy w końcu do momentu, gdzie wydarza się scena, na którą czekaliśmy przez ten cały czas, mianowicie scena prawdopodobnie morderstwa. Kogóż, czy raczej któż to został zamordowany, przekonamy się za momencik. I oto leży ktoś. Szczerze mówiąc, nie przypomina mi nikogo, może to być właśnie Maja. Znaczy, Maja? Dobrze mówię, Maja. To jest jedyna postać, która wydaje się tutaj prawdopodobna. W ogóle zwróćmy uwagę, że ta figura znajdowała się przez cały czas tutaj. Ta złota figura, nie wiem teraz, ona się nazywa chyba May? Czy nie, nie May, nie wiem, ta główna fejowa, założycielka. Okej, okay, to ta kobieta jednak padła. Okej, okay, całe szczęście. O proszę, pani bikini tutaj leży. Cudownie. A, to było ciekawe. If you don't run, Iris will. To jest bardzo ciekawe, co ona właśnie powiedziała. To Iris will. Czyżby to Iris rzeczywiście zabiła i ona to widziała? Zaraz się pewnie przekonamy. O proszę. Most się jeszcze pali. I ten mydlarek, który jest w ogóle taki... Szczęśliwy. Aż wyjątkowo szczęśliwy. Znaczy dobrze, nie Larry, Loris. Nieważne. Nie mam pojęcia, jak 5 minut miał iść do tego inner campu. Powiem wam, że teraz coś zaczęła naprawdę sroga akcja. Nie żałuję, że przerwałem ten odcinek poprzednio w takim miejscu. Absolutnie, to był idealny moment, żeby przerwać. Czy most się zapadł? Tak. No to moi drodzy, właśnie spadliśmy 12 metrów w dół. I wpadliśmy do bardzo rubącej rzeki. Wow. Okej, okay, powiem wam, że to był jeden z najlepszych, naprawdę najlepszych początków rozpraw. Okej. Okay. Zarąbiście. Edgeworth, proszę bardzo. W ogóle to, że Larry gada ze dworzem, to jest dla mnie szokującego. Szokujące, przepraszam. Okej, okay, wow. Wybaczcie, ja mam takiego banana na twarzy, bo to jest tak świetny początek. Dlaczego w ogóle Larry nie zadzwonił po policji, tylko do Edgeworth'a? Chyba zadzwonił po policji i teraz do Edgeworth'a. Oh, I'm at the detention center, okej. Okay. Czyli to już jest po wszystkim, prawdopodobnie. Larry. Edgeworth nie wie, o co w ogóle chodzi. Prawdopodobnie z panią bikini i tak dalej. Będziemy grali Edgeworthem, to jest w ogóle, to już jest totalnie piękne.
tego się w ogóle nie spodziewałem. Przynajmniej póki co będziemy nim grali. Bo widzieli rzeczy z jego sytuacji. Poza tym wspomniał, że był też u Phoenixa w szpitalu. I aresztowali Iris. To jest ciekawe. Okej. Okay. Edward nie wie, czym jest Magatama, co ma sens. Tak! Tak! Czy Edward będzie stawał naprzeciwko Gado? Czy to będzie odwrócenie ról z tamtej pierwszej rozprawy? W sensie, pamiętacie, Gado, ja cały czas zakładam, że Gado to jest Diego Armando. Czy w takim razie będzie odwrócenie tej sytuacji i w tym momencie Edward będzie obrońcą, a Diego Armando w postaci Gado będzie prokuratorem? To jest piękne. W ogóle, co się stało? Gdzie jest... Wiecie, czego mi brakuje? Gdzie jest Maja? Informacja, co się stało z Mają? Co się stało z Perełką? Gra jest from Junior High. Piękne. Piękne. I mean, I had a paper badge. Had no problem filling an entire code before. Piękne. Uwielbiam. Czy go nazywa Edgy? Cudowne. Najlepsze jest to, że Edward nie wie, kim była przepraszam, lag mózgu, jak ona się nazywała, Foster, czy Melissa Foster, czyli nasza Hawthorne, imię, zgubiłem, nieważne, Dahlia. Byłoby ciekawe, gdybyśmy musieli bronić i się okazało potem, że to jest Dahlia przez ten cały czas, która się jakoś ukrywała. Okej, czy nic mu się nie stało? W ogóle to, że Iris się tak rmi na jego widok... Nie wiem! To jest na swój sposób uroczy. Ja mam dziwne wrażenie, bo ona się tak rumieni. Czy ona rzeczywiście jest tą akolitką, czy może jest osobą, która jest po prostu tak hiperpodobna do Dali i rzeczywiście zakochała się w Phoenixie? To by było urocze, czy zauroczyło w jakiś sposób? To by było urocze na swój sposób. Widzicie, Edward też ma to samo poczucie. Mam szczerze, że ta muzyka brzmi troszeczkę jakby miała was wprowadzić w jakiś horror. Nie wiem, czy widzisz, tak macie takie wrażenie. Jakiś taki horror 2D, typu jakiś Corpse Party, albo The Cat Lady, cokolwiek tego typu. Okej, to jest ciekawe. I've committed some sins that I need to pay for. Jest stwierdzenie, że nie ma żadnych spiritual powers. Tym bardziej, że pamiętacie, ona cały czas mówiła wcześniej Phoenixowi, że nie znają się, ale coś niby tam ukrywała. Nie, mam takie... Chciałbym, żeby się nie okazało, że to Dahlia, a z drugiej strony mam wrażenie, że to się okaże, że jest to Dahlia. Finalnie.
Ciekawe, właśnie dlaczego czułaś się tak przerażona? Przestraszona? Może przecież nie zastraszona. Będzie bardziej przerażona przestraszona, przerażona. Aha, no i proszę bardzo, mamy Cycloka. Czyżby kolejny pięciopoziomowy? Nie, tym razem zaledwie dwóch. To było bardzo spoko, jak się Edward właśnie dowiedział. Szczerze, spodziewałem się silniejszej reakcji z jego strony, ale ewidentnie on potrafi utrzymać swoją swój spokój. Ale o kurde, ten początek był zarąbisty. Mega mi się podobało i mega mi się podoba to, że gramy Edwardem. To jest, nie wiem, po prostu mam takiego banana na twarzy, bo to jest piękne, co tutaj zrobili. Aris twierdzi, że to wszystko przez złe duchy, jak dobrze rozumiem. To jest zabawne, że właśnie teraz Edward mówi I'm a man of science, I don't believe in spiritual powers, przy czym dosłownie doświadczył tego, co oni określają to jako spiritual power. Ciekawe. Czyli wychodzi na to, że Iris nie jest rzeczywiście winna morderstwa, przynajmniej w tym wypadku. Przynajmniej w teorii. Czyżby Iris miała się wyjeść? Czyżby ona miała powiedzieć mu, że rzeczywiście ona jest Dalią? Jakim cudem w takim razie uciekła wtedy... Wybaczcie, bo mam pytanie, jakim cudem ona w takim razie uciekła wtedy... pod kary śmierci. Nie wiem, czy ona teraz ma jak w ogóle pójść, bo troszeczkę Edward tutaj poleciał, że you should go to him and tell him the truth. Gdzie ona jest? Aha, okej. Chodziło mu o to, że po rozprawie. Okej, ciekawe. Ciekaw w takim razie, okej, czyli myślisz, że mogę śmiało powiedzieć, że jest to Dalia. I w takim razie wychodzi na to, że w teorii, tak jak widzę to z perspektywy tego wszystkiego, czego doświadczyliśmy teraz, że tak naprawdę Dalia uniknęła dwóch kar śmierci. Jeśli rzeczywiście, bo póki co wychodzi na to, że rzeczywiście zrobiła obie te rzeczy i otruła obie te osoby, w sumie to można było powiedzieć, że nawet do śmierci trzech osób doprowadziła, z czego dwóch sama. Powiedzmy własnoręcznie. To myślę, że no... Nie chciałbym, żeby została uniewinniona. Osobiście. Ale z drugiej strony zobaczymy, czy rzeczywiście... Czy coś nowego nie wyjdzie, bo ja czuję, że to jeszcze nie wszystko. Że to jeszcze... Że tutaj będzie jeszcze coś więcej.
O, zobacz, tutaj jeszcze raz jest most zniszczony i jest, widać, że jeden ze sporników też się rozpadł, w sensie widzicie z tych lin spornikowych tam. To jest ciekawe i dosyć ważne, bo ta mapa się zmieniła. Mamy Misty Fay, tak? Misty. Okej. I to jest ten jej hood. Właśnie, dobra, pokażmy jej go. Was wearing this when I saw him at the hospital. Okej, to jest urocze i dziwne zarazem. To musiał mieć niezłą gorączkę i nieźle po prostu halucynować. Zobaczmy, co nam powie o Misty Fay. I've heard she's the master. To jest ciekawe, że tutaj używa she is zamiast she was. She was raczej się nie skraca do apostrof s. Ewentualnie has. Czasem jest to problematyczne, czy apostrof S to jest is, czy has, ale w każdym razie nie skraca się was, więc dziwi mnie to, że ona nie stwierdzi... O, okej, okay, teraz. Ona nie stwierdziła, że... w sensie tego w czasie przeszłym. Edward w ogóle nie wierzy w to, co się działo. Na przykład w te mozy spirytualne. Nie dziwię mu się, póki by tego nie zobaczył w wypadku. Ale wydaje mi się, że on widział to, co się działo z Mają i jak się zmieniała w Mię. Okej, to jest ciekawe. On stwierdził, że 17 lat temu spotkał się. On teraz ma ile? 20... Chyba 20... Coś koło wieku Phoenixa, prawda? On będzie miał 25, bo ta rozprawa, która miała miejsce... Jego pierwsza rozprawa miała miejsce 5 lat temu. Nie, 6 lat temu, to oni też będą, oni będą musieli być, mieć 26 lat oboje. Bo 5 lat temu się odbyła rozprawa Dali, numer 2, a 6 lat temu była pierwsza rozprawa Dali, gdzie był właśnie nasz Terry Floss. Niemniej, wracając, co mogę jeszcze powiedzieć? Nie wiem, pokażę jej... A, nie mogę, chwileczkę, muszę jej zaprezentować. Zaprezentujmy jej jeszcze może to zdjęcie pani Elizy. Na 17 lat temu musiał mieć ile lat? 9. To jest ciekawe. Jestem ciekaw, co z tego będzie, czy ta historia będzie tutaj pociągnięta jakoś bardziej. Okej, zastanawiam się, tak naprawdę skąd ona wiedziała, że this type of tragedy may occur. Okej. Okay. Kogo jeszcze jej możemy przedstawić? Możemy jej przedstawić w sumie Larego. Okej, Edward chyba go będzie miał wrażenie, że nie wierzy własnym uszom. Piękne, dobra, moi drodzy. Ale to chyba na razie tyle. Musimy w takim razie iść do Suspension Bridge. Co już zastanawiam się, gdzie jest perełka i gdzie jest Mia. Wiesz, Maja. Troszkę mnie to martwi, ponieważ perełka, no, teoretycznie była na terenie tej świątyni, ale Maja była z drugiej strony i pytanie, jak ją w takim razie odzyskać. No, musieliby wysłać helikopter, jako że to jest w górach, w dość niedostępnej lokacji. W sensie, byłby to helikopter ten szpitalny. Część szpitali posiada helikoptery i są one używane naprawdę w absolutnie beznadziejnych sytuacjach, gdzie trzeba po prostu kogoś przetransportować i nie ma po prostu żadnego dojazdu. Nie wiem, jest ogromny korek na przykład na drodze szybkiego ruchu, który ściągnie przez kilka kilometrów i nie ma na tyle miejsca, żeby w ogóle mógł się ambulans przecisnąć.
Niemniej, pogadajmy już teraz z Gamszu. I są również helikoptery ratownicze właśnie w okolicach górskich, wręcz powiedziałbym, że tam jest ich prawdopodobnie więcej, ze względu na to, że często ludzie giną w górach i te helikoptery są używane, by... raz, że często na terenach górskich jest więcej lasów i na przykład w trakcie letnim, w okresie letnim czasami dochodzi do pożarów, czy to przez ludzi, którzy nieuważnie używają i rozpalają ogień w nieodpowiednich miejscach, czy zostawiają śmieci, które powodują ten pożar, jeśli jest duża susza, czy po prostu dochodzi do pożaru ze względu na zjawiska naturalne i właśnie na wysoką suchość, czyli niewielką ilość opadów, ale również, tak jak mówię, są używane do gaszenia na przykład pożarów, są też w drugą stronę używane do ratowania ludzi. Jeśli na przykład ktoś by się zgubił w górach, są często używane do poszukiwań, gdzie używa się albo kamer termicznych, albo kamer... kamer, przepraszam, z podczerwienią. Chyba dobrze mówię. W sensie przez kamery termiczne mam na myśli kamery... zgubiłem słowo. Miałem słowo na końcu języka, nieważne. Termowizja, o. Tak, kamery z termowizją. Albo coś w stylu noktowizji. Przez to miałem na myśli kamerę na podczerwień, choć nie wiem, czy do końca noktowizja to jest bezpośrednio podczerwień. Musiałbym sobie to sprawić troszkę lepiej. Niemniej, wracając. Prawdopodobnie tych użyć jest więcej. Jeśli ktoś się zna lepiej, możecie jeszcze wylistować gdzieś w komentarzu. Okej, czyli Gamszu został tutaj przeniesiony. Dobrze zrozumiałem. Gamszu indeed, like gum on your shoe. It's impossible to get rid of. Piękne. Proszę bardzo, i tutaj Edwin nie wie, kim jest Gadol. Będzie się zdziwił chłopak. Jest świadek, który wszystko widział. Właśnie, spodziewałem się, że pani w bikini. Bikini Lady w ogóle brzmi bardzo, bardzo źle moim zdaniem. Niemniej. Ale jeśli perełka była na terenie, wracając do tego, jeśli perełka była na terenie świątyni, to była jedną osobą, która mogła powiedzieć racjonalnie, że Maja jest z drugiej strony. Maja teoretycznie mogłaby tam pewnie przeżyć ze dwa dni, ale myślę, że byłoby jej generalnie ciężko, ponieważ nie było tam chyba zbyt dużo jedzenia i wody. Nie było też kontaktu ze światem zewnętrznym. I trzy, nie sądzę, żeby Phoenix w swoim aktualnym... Chociaż nie, no z drugiej strony coś tam był w stanie do Edwarda powiedzieć w miarę na trzeźwo. Ale myślę, że z taką gorączką, z takimi halucynacjami, otumanieniem nie wierzono by mu, czy nie byłby może w stanie wyjaśnić, co się dzieje z Mają i gdzie ona jest. Niemniej. Po prostu gdzieś mi to siedzi i się martwię, czy na pewno wszystko z tymi postaciami jest okej. Okay. Well, we can't get over there without a bridge. Okej. Okay. O, i widzicie, but someone was at the inner temple, jeśli powiedzieli o tym. Doing some training and now they are stuck there. O, proszę. O, widzicie, i to jest to, o czym mówiłem. Anyway, the air is really turbulent right now, so we can't do an aerial extraction. I dopiero jutro będą w stanie ją wyciągnąć. Cóż. W najgorszym wypadku dozna jakichś drobnych odmrożeń, chociaż widziałem, że tam były jakieś koce i tak dalej, więc to nie jest problem. Będzie bardzo odwodniona na pewno. Ale generalnie jeden dzień nie powinien jej zabić, czy jakoś bardzo zmasakrować.
Szczególnie patrząc na to, że jest akolitką i całe życie żyła raczej w skromnych, relatywnie skromnych warunkach. Ten trening, którego doznawała wcześniej, już był ciężki, więc chyba możemy śmiało stwierdzić, że da sobie jakoś radę, tak? Almost 100% sure it was lightning. Okej, czyli piorun uderzył po prostu w most. To jest bardzo, bardzo ciekawym zbiegiem okoliczności. Okej, to jest ciekawe. He seems to have some kind of a grudge. Ciekawe stwierdzenie ze strony Gamshu. To jest tym bardziej ciekawe, ponieważ wiedząc, że Diego Armando, czyli technicznie rzecz biorąc gadał, był nauczycielem czy przełożonym wcześniej Mi, dlaczego w takim razie miałby mieć żal do Phoenixa o coś? Szczerząc, nie wiem. To jest pytanie, które zostaje na razie bez odpowiedzi. Dobra, Lightning. Okay, according to weather data, lightning defends this truck. No proszę, it even has this exact time that the lightning struck the bridge. To brzmi bardzo podejrzanie. Oh, we've got that information from the witness's testimony. Aha, i nawet nie wiem, kto nam to dał. Cudownie. Od 7 do 10.50 padał śnieg, od 10 do 11 były uderzenia piorunów. Za 15.11 uderzył piorun. I pół godziny około palił się most, czyli do około 11.15. Dobra. I zanim ktoś zapyta, same opady śniegu nie oznaczają, że ten most by, nie wiem, przygasł czy cokolwiek, tak? Opady śniegu, czy nawet lekki deszcz nie oznacza, że coś by się nie spaliło. Na pewno mogło się spalić w znacznie mniejszym stopniu, ale wiecie, jeśli... Znowu, zależy jak silne by to było, jak dużo by akurat padało na ten most itd., ponieważ jeśli mówimy o pewnych regionalnych opadach, one nie muszą występować akurat w tym miejscu. Zdarza się, że niejednokrotnie na jednym końcu miasta pada śnieg, a na drugim jest jeszcze słonecznie. Oczywiście to jest taki troszeczkę ekstremalny przykład, ale zdarza się, że po prostu w dwóch miejscach jednego miasta jest zupełnie inna pogoda, więc możemy założyć, że takie coś mogło mieć spokojnie miejsce. Ja nie chcę jeszcze robić move, tylko na razie examine. Zobaczyć absolutnie wszystko, zobaczymy, co to Edward w ogóle powie. Blind luck, no nie wiem, czy powiedziałbym. Dump luck też, znaczy zależy, czasami rzeczywiście ma on dużo szczęścia i to jest takie, gdyby ten człowiek nie powiedział rzeczy X czy Y, to byśmy to przegrali, ale na szczęście powiedział. Okay, 20 yardów. W porządku. Szczerząc, z perspektywy, jak to jest tutaj pokazane, nie wiem, czy powiedziałbym, że to jest tylko 20 yardów. Czekajcie, a to były yardy, nieważne, to nie były stopy. Czekajcie, pozwólcie, że rzucę okiem tylko szybko. 20 yardów to jest 18 metrów. Wiecie co? Ja osobiście nie powiedziałbym, że to, co tutaj widzimy, że ten most ma zaledwie 18 metrów. Zdecydowanie nie. On wygląda, jakby miał bliżej tego, co powiedział Gamshu. Ja bym powiedział, że on ma około 60 do 80 metrów.
Nie wiem, może ja się mylę, poprawcie mnie, jeśli ja jestem głupi, ale patrząc na to, jak długi jest mój pokój chociażby, a mój pokój ma około, w sensie na szerokość, w którym aktualnie się znajduję, ma około, powiedziałbym, że 4,5, jak nie 5 metrów. Tak, dobrze mówię? Chyba mogę tak założyć. Tak, powiedziałbym 4,5 metra powiedzmy, bo to będzie chyba bliższe. 4,5 metra na szerokość. Szczerze? Stwierdzenie, że... Nie, dobra, ten most na pewno nie będzie miał tyle. W sensie on został tak narysowany, ja wiem, to jest tylko i wyłącznie rysunek, a to co musimy brać jako coś na poważnie, to jest ta odległość, którą mówią oni. Natomiast absolutnie nie powiedziałbym, że ten most jest tak krótki, że ma tylko te kilkanaście metrów. Chwileczkę, jeszcze raz, proszę. Okej, okay, że Gumshoe dosłownie tą samą logiką poszedł co Maja. Masz, jak zacząłem się klikować, nawet nie skupiłem się na tym, co mówią. Oj, proszę, oczywiście Gumshoe sobie poszedł w tym momencie. Nie poszedł, nieważne. Ja już liczyłem na to, że rzeczywiście sobie, to było śmieszne, jakby sobie poszedł właśnie ze względu na to. No moi drodzy, i dojdziemy do głównej bramy świątynnej i w tym miejscu zakończymy. Już chyba znowu Balc, który strasznie ruga Edgeworth, że nie, co ci się tyle zajęło. Dziękuję moi drodzy w tym miejscu za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, fajnie się nie skoda, dostaniecie patronami na patronacie, gdyż każdy złotówka jest rozwój kanału. Widzimy się, mam nadzieję, że już jutro w kolejnym odcinku. Powiem, że bardzo, bardzo, bardzo ciekawie zaczyna się ten epizod, zaczyna się ta cała sprawa. Nie mogę się doczekać, co z tego wyjdzie. Najbardziej mnie interesuje kwestia Iris. Zakładam, że to śledztwo będzie tą nudniejszą częścią, ale i tak nie mogę się doczekać. Jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, widzimy się już jutro, do zobaczenia, do następnego i na razie.